Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już materiale z RDR 2, czyli Red Dead Redemption 2. I dzisiaj zajmiemy się misją w końcu fabularną, ponieważ nasz cel to uratowanie naszego przyjaciela z więzienia. Tak więc zajmiemy się tym. O, już wszyscy czekają. I insist. Insist all you like. Ain't happening. Arthur, tell her. Tell her what? She ain't coming with us to collect her husband. Abigail, you ain't coming. That's the end of the matter. See, there you heard him. Now let's go. But nothing. It'll be quicker and easier with just the two of us. Plus, John will be calmer without worrying about you. Ain't complicated. Well, ain't the crime sort, but I'm real grateful. Yeah, we know you are. We'll bring him back to you. Thank you! Thank you both! Oj, będzie się działo, coś czuję. Nie zapomnijcie zostawić lajkacza, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Then all we gotta do is take out all the guards and row our way out of there. Seems simple enough. Który to już raz ratujemy mu tyłek, ale teraz będzie ciężko. Okay, bring us over. We good? Let's head for that watchtower. Okay. Stay low. No, spróbuję. Dobra. Nie wiem, czy mam iść za nią. Jest tam strażnik. Gorzej, jak się odwróci w niewłaściwym momencie. Ale trzymajmy kciuki, żeby jednak się nie odwrócił. Zobaczymy. No dobra, teraz to już powinno być w miarę okej. Okej, pozbądź się strażnika. Ja tak już na wszelki wypadek powinienem sobie załatwić nożyk w ręce. A jakżeby inaczej. Dobra, już wchodzę, spokojnie. O kurczę. Dobra. Czy tu jest jakaś zacna broń? Ej, tu jest jakaś dobra broń, widzę. Zamień lekki sztucer na karabin z zamkiem obrotowym. No, w sumie why not? Czekajcie, lekki sztucer na karabin z zamkiem obrotowym. Dobra, poszukaj Johna. Ej, znaleźliśmy, bo to jest, wiecie, teren strzeżony. Tutaj zapewne można dostać jakąś lepszą broń, jak widać, takową znalazłem. Dobra, musimy go czym prędzej zlokalizować. Czy jest wśród tej grupy? Ej, myślę, że widzę. Jest grupa w front of that bar, just to our right. Oh, yeah. I see two guards. Okay, take them out and let's go get our boy. Okay. Dobra, wyeliminuj strażników. Ale ja mam strzelać stąd? No dobra, ej, bo nie wiem w sumie. W sumie nie wiem, nie no, chyba muszę stąd zejść. Mógłbym strzelać ze snajperki, ale... A, dobra, czyli mam strzelać, okej. Nie miałem pewności, czy tu chodzi o strzelanie już stąd, czy nie. Ale dobra, no to już wiemy. Dobrze, wyjmij tę broń. To jest ten karabin z zamkiem obrotowym. To jest ta jakaś świetna broń, którą tutaj znaleźliśmy. Fajnie byłoby trafić, tylko czy się uda? Ej, nie, to nie ten przycisk. Chodzi mi o to, czy jest możliwość tutaj przybliżyć. Szczerze mówiąc, nie wiem. A mamy jeszcze trochę tej zabójczej precyzji. Kurczę, tutaj nie mogę tak za bardzo namierzyć. Dobra, oddałem pierwszy strzał. I drugi strzał. Okej, załatwieni. Prawdopodobnie. Co teraz? Jak to nie był John? Aha, no to fajnie. Sprawdź pole. Dobra, ja coś czuję, że mimo tego, że strzał padł z dość dużego dystansu, to i tak ktoś nas mógł niestety usłyszeć.
Dobrze, wynoś się stąd, lecimy szybciej. Szybciej dalej, ta jak biegnie, kurczę, szybko, dobra. Ale chyba dogonimy babkę. Czekaj, czekaj na mnie, Sadie, czekaj, żebyś sama tam tak szybciutko nie wparowała. Dobra, weźmiemy ten karabin powtarzalny Lancaster, on teraz może być bardziej przydatny, coś czuję. Come on, Arthur, let's keep moving. Where is he? You see him? No. You, mister. You know John Marsden? He ain't working today. Put the gun down, lady. No. You put the gun down. Now. Where's John Marsden? He ain't in the work detail today. Okay, well, I guess we'll go and get him together. Try anything, I'll blow your damn head off. You clear on that? Yes. Very clear. Oh, no you don't. Okej, okay. Chyba nie strzeli. Nie, dobra. Okej, okay. Tak też można. Excuse me? I said apologize. I'm sorry, ma'am. Ain't no harm done. So, where do we go? Tam więźniowie uciekają. Towards the entrance, I guess. Who's in charge of this fine establishment? Jameson, sir. Jameson who? No, Mr. Jameson. Heston Jameson. Is he a nice fella? He's been quite an exacting boss at times. I look forward to meeting him. They're not gonna let you do this. Well, that's gonna be up to you, my friend. Okej, okay, na razie się już paru pozbyliśmy. Jak mamy zakładnika, to nie chcą strzelać. So, you a popular employee, my friend? Not especially. Well, I guess we're about to find out. No, zobaczymy. Gorzej jak go nie lubi i zdecyduje się, wiecie, szef strzelać do nas. No, ja nie wiem, czy do końca mam szansę z jednym zakładnikiem wykombinować coś takiego. Gdybyśmy mieli jako zakładnika tego Jamisona, to może i tak. Ale tak, to nie byłbym taki pewny. Szczególnie, że jest ich tam na pewno wielu. Dalej mierzą do nas niestety. Jameson! Is Jameson in? He's in San Denis. They got Milliken. Got him and gonna kill him. Unless you bring me John Marsden. Right now. You got one minute. I'm counting. One, two, three. Milliken, is it? Yes, sir. Will you count for me? I got talking to do. Yes, sir. Of course, sir. From one or four, oh, sir? Oh, very funny. No, we must be at 11 by now. 11, 12, 13, faster. 14, 15, 16. Now hurry up! Well, this poor fool's gonna get his brain shot out! And over what? For nothing! Hey, Milliken, don't stop counting, I can't hear you! Hurry up and bring that asshole out here, you bastards! Come on! Don't cry, buddy! I don't wanna die! Yeah, I know. Hey, John, blow you too? Now, no funny business. Well, Mr. Milliken here will stop crying once and for all. Okay, today's your lucky day. Let's go! Oż w dupę. Dobra, uciekamy stąd. Ej, gdzie wy jesteście? Aha, mamy się bronić. Okej. Okay. To ma nawet jakiś sens, żeby jednak się próbować obronić w tym miejscu. Ej, no, nie mogę trafić frajera. Dobra, zmień pozycję. Jak to z głównej bramy ktoś się zbliża? Dobra, zbieramy amunicję, dajcie mi najlepiej tonik, niech mi wleci. Spokojnie, damy sobie jakoś radę. Okej, po namierze, ilu się dam? Dobra, tego. Jeszcze dawaj namierzanie na tego, dobra. Jazda z frajerami. Jest ich tu na pewno zbyt wielu, tego jestem pewny.
Dobra, o, tu jesteś. O kurczę, ej, ściągnęliście go dosłownie chwilę przede mną. Dobrze, gdzie kolejni? Tam jest chyba jeszcze jeden. A i owszem. Dobra, spokojnie. No, namierz go. Okej, mamy jeden z głowy. Kurde, ilu ich tu jest? Dobra, szybciej strzelaj. Ja cię kręcę. Ej, czy wy mi pomagacie w ogóle? Byłoby mi jednak miło, gdyby ktoś, wiecie, chciał pomóc. Dobra, jeszcze jeden tonik. Aha, jest czysto w drogę. A, to świetnie, że powiedzieliście. Nie wiem, czy ja powinienem przejść mostem, czy nie, ale przejdziemy wodą w takim razie. Świetny wybór z mojej strony. O, idę jak mogę szybciej. Wybrałem taką drogę, to już nic nie zmienię niestety w tym momencie. Dobra, gdzie dalej? No jak w mordę strzelił, a no owszem, tutaj w mordę albo w co innego dostaniesz zaraz od tych gości. Kurczę, ile ich tam jest na górze? Masakra, dobrze. Fajnie byłoby więcej tak celnych strzałów oddawać. Ale mówię, proste to nie jest. Ej, bo oni tutaj! Dobra, no to powinieneś dostać chyba nie tylko w czapę, świetnie. Świetnie, panowie, troszkę was tutaj za dużo się porobiło. Z chęcią bym się wami zajął, gdybyście... O, ten i tak już leży, okej. Ten jeden jest martwy. To co, nie wynosimy się stąd jednak? Jeszcze? Dobra, namierz, frajera, pięknie. No, oddaj strzały, co jest grane? Tak jakbym nie mógł oddać strzału odpowiedniego. Dobra, mogę już. Chyba mogę, muszę chyba poczekać chwilę. Oj! No, strzel go w to ramię, w cokolwiek. No, dostał. Czas się zbierać, nie musicie mi powtarzać 10 razy. Dobra, chodźmy. Szybciej, im szybciej, tym lepiej. Mam nadzieję, że zaraz się nie zjawi San Denis. O kurde! Okej, miał się nikt absolutnie nie zjawić i oczywiście standardowo musiałem się pomylić. Dobra, czekajcie, to trzeba dobrze załatwić. Okej, dawaj tego frajera, dawaj. Okej, namierzony. Dobra, namierz jeszcze kogoś, jakbyś dał radę, świetnie. Ilu jeźdźców da się załatwić od razu na start, to tylu musimy załatwić. Znajdźcie osłonę, łatwo jest znaleźć w polu osłonę, myślisz? Dobra, mamy już coś. Kurczę, ej, zaraz mnie załatwią. Dobra, dawaj to silne lekarstwo. Coś potrzebujemy, żeby przetrwać tę sytuację. Dobra. Mamy go. Ja cię kręcę, ilu ich tu jest? Wiedziałem, że to będzie ciężkie, ale że aż tylu? No, w sumie, czego ja się tu innego mógłbym spodziewać? Dobrze, że mam dobrą broń. Zawsze tam małe wsparcie. Dobra, w głowę, pięknie. Aha, tędy. Aha, to ja mam ich powstrzymać, prawdopodobnie. Dobra, no to próbuję. Próbuję, nie jest łatwo, ale próbujemy jednak. Żeby nie było, że się nie staram. Dobra, bomb stanie, świetnie, załatwiony. Aha, chodź, najpierw załatwiaj, teraz chodź, czekaj, teraz ja muszę jeszcze... Okej, jeszcze jeden załatwiony, świetnie. Dobra. Szybko dostać się na łódź. Jesteśmy już teoretycznie niedaleko. Przecież ta wieżyczka była tuż przy tej... przy jeziorze. To nie jest chyba jezioro. Dobra, szybciej! Jejku, staram się biec najszybciej jak tylko potrafię, ale oni są za nami i cały czas strzelają. Dobrze, że z tego działa do nas nie strzelili. Dobra, odprowadź ich do łodzi. Tu już jest łódź, szybko, wyciągajcie ją zanim reszta się zjawi. No idę przecież! Ależ Artur mu ciśnie, co nie? Coś w tym jest. Dobra. Mogę przełączyć sobie na widok z lunety. Nie wiem, czy to taki najlepszy pomysł. Czy tak będzie mi łatwiej, ale może. Może w sumie tak. Dobra. Serducha i mniej więcej celuję. Okej, spokojnie. Kolejny załatwiony, na razie idzie dość sprawnie. Może i nie zawsze celuję w głowę, ale w serce to chyba też dobry pomysł celować. Nawet może i lepszym. Dobrze, gdzie kolejni? Ej, no w sumie to nawet ich nie widzę. A, tu jesteście. Dobra, no to już was mamy. Załatwione. Dzięki za gościnę, okej. Chyba wszyscy. Dopłynęliśmy, super. You know,
think I liked you better when you was all trussed up like a prized chicken. No doubt. Oh, hurry up! They're gonna be on our tail soon enough if you boys keep wasting time. Oh, that's us told them. Hey, Arthur. Thank you. Don't mention it. Let's go. Dawaj, dawaj, jeszcze musimy... O, i nasz drugi koń też tu jest. Proszę bardzo. So what the hell happened in San Denis? Is Abigail all right? She's fine. Jack is too. She managed to escape when they got Hosea. Hosea? That still don't seem real somehow. All them years. Arthur. He was like... like family. Yeah, we lost young Lenny too. No. What a goddamn mess. And then we... what about... the money? Lost somewhere at the bottom of the ocean. What? How the hell did that happen? We hit on a boat. It's the only way out of there. The boat went down in a storm and... we ended up stranded on an island somewhere near Cuba. Cuba? Wait. You're gonna have to tell me all this again. It's a long story, but things ain't been good, John. You're telling me. We're holed up now in the mountains to the north, near Roanoke Ridge, some caves there. The Pinkertons caught up with us again, and we had to move. Yeah, seems Molly ratted us out, the bitch. So she's dead too. Jesus. Maybe you should have just left me to hang. And I should warn you, Dutch didn't want us breaking you out. Said it wasn't the right time, so might not be the hero's welcome you're imagining. So much for no man left behind. I can't stop thinking about this. In the bank, when they grabbed me, he saw it. Felt almost like he had a moment to do something and didn't. Dutch ain't himself right now. Or maybe he just ain't who we thought he was. Guess we don't need to worry about who's his favorite no more. Yes, not. No, pokomplikowało się trochę. A Dutch niestety się zmienił. I to niestety na gorszym. Serio, na początku był... taką naprawdę, no jak ojciec dla całej tej rodziny. Całego tego gangu, a teraz... teraz widzicie. Stwierdził, że nie ma co ratować tutaj go. Bo to nie jest odpowiedni czas. No zobaczymy, jak tutaj zobaczą, jak go przyprowadzamy. Jaka będzie reakcja. He brought him back to me. We told you we would. John! What are you doing here? Good to see you too, partner. I meant I hadn't sent for you yet. I went. But I said that. Yeah, I know what you said. I felt different. Is that so? Yes. And when Spring and John brings the law down on all of us, what then, Arthur? Well, I guess we'll have another fight on our hands. Loyalty. Arthur, it ain't. I had a goddamn plan! John. John. You are my brother. You are my son. I was coming for you. They was talking of hanging me, Dutch. They was talking. They was talking. And now they may come and hang us all. O, zwiększyliśmy poziom honoru i teraz nie pokazuje się już wilk, a jeleń. Okej. Ale widzicie ogromną zmianę Dutcha. On nie patrzy wcale o to, że wszystkim coś się stanie. Teraz patrzy, mam wrażenie, na siebie głównie. Arthur! Arthur! Oh,
Sorry. I was miles away, thinking of, I don't know. Dutch said to tell you he and Mike have gone to Annisburg. Something about Mr. Cornwall. Cornwall. Okay. Thanks, Mary Beth. Godziny odwiedzin. Misja wykonana. Cudownie. Czyli co? Pojechali w sprawie pana Cornwalla. O co chodzi w takim razie? O co chodzi? Skrót misji. Ojejku, traf w głowę obu strażników więziennych strzelając z wieży. No ja nie trafiłem. Ucieknij na łódź w czasie. Ukończ misję w czasie poniżej. Ukończ z celnością. Ukończ misję nie wykorzystując przedmiotów uzupełniających. Jejku. Jejdź. Aż tyle? Bez przesady. Dobra. Poszukiwany żywy lub martwy. Aha, i to jest, rozumiem, niezależne absolutnie od tego, co ja tutaj robiłem. Tego nie da się spłacić. Po prostu teraz jesteśmy tutaj poszukiwani. No i znowu Annisburg. Majka chce z tobą porozmawiać. No ja tego człowieka nie lubię i nie mam ochoty za bardzo z nim rozmawiać, ale prawdopodobnie nie mamy innego wyjścia. No i trzeba będzie się tam udać, dowiedzieć się co, jak i gdzie. W każdym razie, kochani, dzisiejszy odcinek trochę taki krótszy. Zajęliśmy się bardzo ważną misją związaną z uwolnieniem Johna. Ja uważam, że postąpiłem słusznie. Niech sobie Dutch mówi co chce. Ja uważam, że decyzja była słuszna i jakbyśmy dalej zwlekali, to jeszcze by go powiesili. Więc to była jedyna dobra decyzja. Takie jest moje zdanie. W każdym razie, kochani, nie zapomnijcie standardowo zostawić oczywiście łapki w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Kolejny odcinek z RDR2 już wkrótce na kanale. Ale to tyle na dziś, tak więc żegnam się z wami. Cześć i czołem i na razie. Hej!